strach przed samotnością, obawa, że sobie nie poradzę, lęk, że nigdy nikogo lepszego nie znajdę. Strach przed tym, że osoba toksyczna, z którą byłam, byłem zrobi mi krzywdę. Obawa przed tym, że osoba toksyczna, z którą byłam, byłem odsunie lub zmanipuluje nasze dzieci i nie będę miał, miała z nimi żadnego kontaktu ani dotychczasowych więzi. Te i inne obawy towarzyszą bardzo często osobom, które są lub były w relacjach narcystycznych, relacjach toksycznych. Ja nazywam się Magdalena Juchniewicz, jestem dyplomowanym coachem, autorką książki pod tytułem Przebudzenie o relacjach toksycznych i narcystycznych właśnie oraz o wysokiej wrażliwości, współautorką wrażliwca to ja. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Tobą i zaprosić Ciebie do dyskusji na taki temat dotyczący, a w zasadzie takie, takie hasło, takie, taka myśl, takie pytanie, w zależności od tego, jak do tego podejdziesz, dlaczego tak trudno jest przebudzić się po relacji narcystycznej? Dlaczego ta toksyna tak tli się długo we mnie i nie mogę ruszyć z miejsca? Biorąc pod uwagę fakt, że każdemu człowiekowi albo większości ludziom na świecie zależy na tym, żeby być w zdrowej relacji, w relacji karmiącej, wspierającej, w której jest się widzianym, słyszanym, szanowanym, no, myślę, że temat jest zasadny. Chciałabym na początek zaprosić Ciebie do wysłuchania pewnej historii dotyczącej tego, co, zna, co z nami z człowiekiem. Ale też z istotą żywą potrafi zrobić pewne przekonanie, pewien wyuczony nawyk, który w konsekwencji może okazać się po prostu więzieniem. Historia dotyczy małego słonia. Słonie, jak są uczone w określonej przestrzeni, i przyzwyczajane do życia, do okoliczności, w, mają, w których mają być, są tresowane, um, są przywiązywane na takiej krótkiej lince do drzewa. Historia mówi o zwierzęciu, które od najwcześniejszych lat swojego życia w zasadzie miesięcy mimo do, docelowych swoich gabarytów było przywiązywane do drzewa. Na bardzo krótkiej, krótkiej, krótkiej lince. Wydawałoby się, że taka linka nie stanowi większego problemu dla takiego dużego słonia. No bo cóż jest, czym jest taka linka? Jest tylko i wyłącznie elementem, którego można się bardzo szybko i bardzo łatwo przy takiej sile i takiej masie pozbyć. Na pytanie do przewodnika w kontekście i od, w odniesieniu do dorosłego już słonia. Kiedy właśnie zainteresowano się tym tematem, dlaczego te, ten słoń, te słonie stoją w miejscu i nie uwalniają się z tej wspomnianej linki, przewodnik w beztroski sposób odpowiedział, dlatego że uwierzyły, że nie mogą. Dlatego, że są nauczone, że inaczej żyć nie będą. I myślę, że Oczywiście, do tej takiej przykładowej tylko i wyłącznie historia, w zasadzie metafory toksycznej relacji w odniesieniu do wspomnianego słonika, później już słonia, na tej krótkiej lince, a te liny w życiu z osobą toksyczną, narcystyczną no, mogą być w różnej konfiguracji, w różnych wzorach, często tworzą sieć. Nie do przejścia, nie do rozplątania, pokazuje wyraźnie ta historia, co się dzieje w sytuacji, kiedy istota zrozumie, a w zasadzie nawet nie ma świadomości, że można inaczej, że ma wybór, że brak świadomości tego, w czym jest, z kim jest i kto jej to zrobił, kto ją w taki sposób ograniczył, aby mieć. W tym momencie określone profity, czy też yy, zrealizować swój cel, powoduje, że taka osoba po prostu nie żyje. Ona w zasadzie wegetuje. Bardzo ważnym jest, żeby zrozumieć powody, dla których tak trudno jest uwolnić się, przebudzić się z tej relacji toksycznej, narcystycznej na przestrzeni długiego czasu. Czasami dotyczy to historii, które trwają chwilę, kilkanaście tygodni, miesięcy. Natomiast są to też historie, w którym to przebudzenie czy też uwolnienie nie przychodzi, ponieważ one trwały lub trwają bardzo długi czas wiele lat, często wiele dekad. Dlaczego tak trudno? Jest się przebudzić, uwolnić, zrobić ten pierwszy krok, dlatego że jednym z pierwszych powodów jest pozwól, że posłużę się tutaj kolejną metaforą kotwic. Jest to taka kotwica dotycząca Twojego stanu psychicznego. Następną kotwicą będzie to kotwica dotycząca Twoich emocji, Twojego samopoczucia, i trzecią kotwicą, która Skutecznie nie pozwala ci ruszyć z miejsca lub utrudnia poruszanie, to jest kotwica dotycząca twojego stanu fizycznego. Wszystkie te wspomniane kotwice mają na celu jedno: spowodować, żebyś nie mogła, lub nie mógł się ruszyć. I w praktyce rzeczywiście tak jest. Bardzo często osoby, z którymi pracuję i które przychodzą. W tej takiej odwadze po siebie i po to, żeby już jakby zawalczyć o to lepsze jutro, wspominają ten stan i często wracają do tego momentu, w którym właśnie nie miały siły ruszyć ani ręką, ani nogą, nie miały siły myśleć, nie miały siły się koncentrować na niczym nowym. W zasadzie ich codzienność była bardzo taka odtwórcza, mm, i najlepiej to, gdyby mogła Zostać realizowana według określonego planu. A jak wiemy, osoba narcystyczna to jest osoba, która żyje według określonego planu, jej głównym zadaniem jest kontrola, w związku z tym ta kontrola dotyczy też bezpośrednio jej lub jego partnera lub partnerki. I taki plan na cały dzień, czy też tydzień, czy miesiąc, czy na daną sytuację, bo to też w zależności od konfiguracji, zawsze możesz liczyć, że będzie przygotowany lub będzie ci podany. Więc w sytuacji, kiedy jesteś tak zakotwiczony lub zakotwiczona, kiedy nie masz siły ani tych psychicznych, ani emocjonalnych, ani też fizycznych, i to jest co dla ciebie w zasadzie wygodna sytuacja. Mało tego. Osoba toksyczna, narcystyczna w ten sposób potrafi ci wmówić, przedstawić, zaimplementować na stałe do twojej codzienności taki, taką historię, taki fakt, że zobacz, to jest najlepsza decyzja, zobacz, to jest najlepsze wyjście. Ja ci wszystko powiem, ja ci wszystko pokażę, ty nie musisz się o nic martwić, tylko ty po prostu rób tak, jak ja chcę, myśl tak, jak ja ci mówię. I działaj według moich zasad. Co w ten sposób się dzieje? Co w ten sposób się wydarza? Co przez taką sytuację ma miejsce? Dochodzi do jeszcze większego zawłaszczenia, dochodzi do jeszcze większego zniewolenia i takiego poczucia totalnego braku wiary w siebie, braku sprawczości. I jest to jakby kolejny powód, dla którego w Twoim poczuciu, w Twoim mniemaniu na pewno się już nic w Twoim życiu nie zmieni. Kolejnym takim bardzo niebezpiecznym skutkiem ubocznym właśnie tych, tego stanu zakotwiczenia i tego sposobu, w jaki jesteś traktowany, traktowana jest na pewno szereg stosowanych manipulacji wobec Ciebie, których przez brak koncentracji, brak umiejętności, E, takiego mm, konstruktywnego myślenia, łączenia kropek dosłownie, e, nie potrafisz w żaden sposób zlokalizować, w żaden sposób wyłapać. I w mojej książce Przebudzenie, ja wspomniałam tam o kilku rodzajach manipulacji narcystycznej, ale między innymi, właśnie warto tu przypomnieć, że takim rodzajem manipulacji, która powoduje, że przestajesz wierzyć w siebie, że to jeszcze bardziej się utrwala, że to twoja samoocena jest coraz niższa, że tracisz energię do życia i do funkcjonowania, jest właśnie to, że jesteś notorycznie kara na milczenie, jeżeli tylko się sprzeciwisz lub na przykład na czas czegoś nie przygotujesz czy nie oddzwonisz lub nie odbierzesz telefonu. Jest stosowana wobec ciebie przemoc ekonomiczna pod płaszczykiem dbania o finanse e, i na przykład mówienia, że to nam nie jest dzisiaj potrzebne, gdzie tak naprawdę osoba toksyczna e, cały czas dba o siebie i absolutnie nawet na chwilę nie zwalnia tempa w e, takim, takiej dbałości e, i zaspokajaniu swoich potrzeb e, ekonomicznych. Jest stosowana wobec ciebie przemoc seksualna, szczególnie wtedy, kiedy jest to osoba, która naginnie wymaga od ciebie, żebyś był lub była za każdym razem przygotowana, otwarta, zainteresowana partnerem lub partnerką i żeby wasze życie seksualne kwitło wtedy, kiedy ta osoba właśnie wyraża na to chęć lub zgodę. I absolutnie nie masz prawa w żaden sposób się sprzeciwiać, bo jeżeli to zrobisz, to zostaniesz ukarana lub okarany właśnie na przykład milczeniem albo kolejną jakąś awanturą, która spowoduje, że Twoje poczucie winy będzie jeszcze większe i zostaniesz yy, sprowokowana, a w zasadzie wzmocniony zostanie w tobie jeszcze większy lęk że ta osoba ciebie opuści, ponieważ usłyszysz szereg różnych y, nieparlamentarnych słów, ale też informacje o tym, że jeżeli nie będziesz spełniać potrzeb swojego partnera lub partnerki, to po prostu ta osoba znajdzie sobie kogoś innego lub na twoje miejsce, jak to często też osoba w takiej relacji może usłyszeć, jest lista już innych y, ludzi. Kolejnym rodzajem manipulacji, oczywiście w tych całych takich karczemnych awanturach, to jest na pewno sałatka słowna, ale też bardzo często i warto tutaj o tym jeszcze wspomnieć, jest stosowany gaslighting, który powoduje, że jeżeli na coś nie masz ochoty i jest to rzeczywiście uzasadnione i resztkami swoich sił, Pamiętasz i czujesz, że masz prawo wierzyć w to i ufać sobie, że nie masz ochoty na jakąś wykwintną akurat kolację, czy na jakiś wyjazd, czy na jakieś wyjście, czy na właśnie jakąś y, y, upojną noc, bo akurat twój partner lub partnerka ma na to ochotę. To zaczyna być stosowana wobec ciebie y, manipulacja gaslightingu, w której. Kawałek po kawałku jesteś okradana lub okradany ze swojego racjonalnego myślenia i wszystkiego tego, co zbudowałaś w swojej czy zbudowałeś w swojej głowie, i przestajesz wierzyć w to, co już myślałaś lub myślałeś. Bardzo ważnym jest, żeby też sobie uświadomić, że konsekwencją tych wszystkich zakotwiczonych stanów i tych wszystkich prób manipulacji, a w zasadzie mm, sytuacji, w której się znalazłaś czy znalazłeś notorycznie, pogłębiając takie poczucie, że na nic nie zasługujesz, że nikt nie ma ochoty się z tobą spotykać, że jedyną osobą, która ciebie może w tej, chwi, w tej historii wybawić jest twój oprawca lub twoja oprawczyni, to jest też właśnie ograbienie ze swojego otoczenia. Osoba toksyczna spowodowała lub powoduje, że w związku z tym, że jesteś tak bardzo zmęczona, wycieńczona czy wycieńczony, nie masz ochoty spotykać się z ludźmi, ponieważ to też wymaga energii zaangażowania i takiego bycia z reguły bycia ze sobą, ale bycia też w tym otoczeniu, które jest w stanie bardzo często zweryfikować w ciągu kilku chwil, czy z tobą się dzieje coś złego, czy też coś u ciebie się wydarza bardzo niepokojącego. W konsekwencji, żeby tego uniknąć, zaczynasz się izolować. Przesiąknięta lub przesiąknięty lękiem o to, że ktoś się dowie prawdy, chęcią pozostania w tej relacji, bo uwierzyłaś, czy uwierzyłeś, że nic lepszego ciebie nie spotka, zawstydzona i zawstydzony na każdym poziomie, że nigdy już się nic dobrego w twoim życiu nie wydarzy. Nie masz żadnych sukcesów, nie masz żadnych celów. Jedyny cel, jaki masz codziennie, czy też potrzeba, to jest potrze realizowanie i zaspokajanie potrzeb Twojego partnera czy też partnerki. Kapitulujesz, rezygnujesz. Z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, i pewnego dnia się budzisz i odkrywasz, że w zasadzie biorąc telefon do ręki, nie masz możliwości do kogokolwiek zadzwonić, ponieważ przez wiele, wiele długich tygodni, czy też miesięca, nawet często lat, odrzucając wszelkiego rodzaju zaproszenia, yy, wiadomości, w których mogłaś, lub mogu, mogłeś spotkać się z kimś, kto był dla ciebie ważny, to ci ludzie po prostu zaczęli rezygnować lub się odsuwać, i tym samym boisz się, że sobie nie poradzisz, że w zasadzie nikt ci nie uwierzy, nawet gdybyś próbowała, czy próbowałbyś. Wrócić do tamtych relacji. Sporo jest z tych informacji, które w sposób taki bezpośredni zwracają uwagę na to, co się właśnie wydarza i dlaczego tak trudno jest przebudzić się, dlaczego tak trudno jest ruszyć, dlaczego takie to jest wszystko skomplikowane i nie jest takie proste. Natomiast, co możesz dla siebie zrobić? Co warto zrobić w całej tej sytuacji, skoro dzisiaj słuchasz tego podcastu, skoro wyciągasz rękę w kierunku swoich potrzeb, skoro nieśmiało rozglądasz się dookoła i tak naprawdę gdzieś bardzo głęboko na swoim dnie, ty czujesz cały czas, że tli się taki malutki, malutki płomyk, ogień, który powoduje, że ta Twoja, jak ja to mówię, wola życia, chęć do przetrwania Istnieje. Przede wszystkim bardzo ważnym jest, żeby na tym, w tym takim momencie, kiedy masz lepsze chwile, bo są lepsze chwile, bo to nie jest tak, że te kotwice cały czas trzymają ciebie równie mocno, one mają sam doskonale wiesz, sama doskonale wiesz, że bardzo często jest tak, że są różne takie stany, że ma to taki swego rodzaju, jest to taka swojego rodzaju sinusoida, Polegająca na tym, że jednego dnia może być lepiej, drugiego dnia może być gorzej, to warto jest wypunktować sobie w takich sytuacjach, kiedy jest ci lepiej, kiedy czujesz, że masz możliwość właśnie ruszyć z miejsca to, od czego możesz zacząć. Przede wszystkim zachęcam do tego, żeby zacząć otaczać się osobami, czy to w przestrzeni właśnie internetowej, czy to yy, na żywo, nawet jeżeli masz taką możliwość, które mają zupełnie inną wibrację i energię niż ta, w której dotychczas przebywałeś lub przebywałaś. Czasami to będzie właśnie w miejscu pracy. Czasami to będzie jeszcze jakaś osoba z rodziny, lub dawno niewidziana koleżanka lub kolega. Chodzi o to, żebyś miał lub miała możliwość, chociaż na chwilę, zmienić kierunek, chociaż na chwilę, zmienić miejsce swojego funkcjonowania. Czasami to będzie potrzeba wyjścia na przykład, żeby gdzieś poćwiczyć, albo wyjść na kawę. Są różne sytuacje. Złap się tego, skorzystaj z tego i obserwuj siebie, jak funkcjonujesz w zupełnie innym miejscu, jakie pozwalasz sobie, żeby przychodziły do ciebie bodźce, i zacznij sobie uświadamiać, i zacznij dostarczać sobie takiej informacji, że jest inne życie niż to, które ty dotychczas prowadzisz, niż to, które sobie tworzysz w swojej własnej głowie, w swoim własnym ciele że jest to możliwe. To jest bardzo ważne, żeby sobie uświadomić, że są inne miejsca. Jest inny świat, niż ten, który ja dotychczas, w ten, niż ten, w którym dotychczas byłam byłem. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest to, żeby umówić się, jeżeli masz taką możliwość wybrać wsparcie towarzysza, przewodnika, terapeutę, coacha. Kurs, jakkolwiek, żeby wybrać taką osobę, która poprowadzi cię i będzie ci towarzyszyć w tym całym twoim procesie, nawet gdyby to miało, miały być spotkania raz na jakiś czas. Chodzi o to, żebyś mógł lub mogła zobaczyć siebie w innych oczach. W oczach osoby, która przede wszystkim w żaden sposób ciebie nie będzie oceniać do którą ty sobie wybierasz, ponieważ tak poczułaś lub sprawdziłaś to czy sprawdziłeś i wiesz i w zgodzie ze sobą, że jest to człowiek, który na tym etapie mógłby ci pomóc. Kolejna bardzo ważna rzecz jest też właśnie takie rozpoznawanie dzięki temu procesowi wchodzenia i uzdrawiania siebie, takiego wyciągania powolutku tej ręki do siebie, że są inne osoby, że są takie historie i takiego utwierdzania się, ja nie jestem w tym jedyna, ja nie jestem w tym jedyny. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że bardzo często osoby, które są w relacjach toksycznych, nie mówią o tym. Boją się tego, wstydzą się tego, nawet jeżeli to gdzieś widzą, to absolutnie nie wychylają się, ponieważ z różnych oczywiście powodów, ale generalnie dlatego, że boją się, że im nikt to nie uwierzy, że przecież na zewnątrz to wszystko tak cudownie wygląda że dlaczego ta osoba do tej pory o tym nie mówiła. No i przede wszystkim boją się też, czy też obawiają siły rażenia osoby, z którą były lub są, niezależnie od tego, czy to jest właśnie partner czy partnerka, że ta osoba jest na tyle sugestywna i przekonująca, że jak się tylko zorientuje, że my próbujemy w jakikolwiek sposób zdemaskować tego człowieka, no to, że poniesiesz za to karę. Nie bój się tego, bo jeżeli trafisz do takiego środowiska, zorientujesz się, że jesteś wśród osób, które właśnie mają takie same lub podobne doświadczenia jak Ty, to otrzymasz taką informację zwrotną, że nie jesteś jedyna, jedyny i bardzo ważne jest, żeby powoli wzmacniać w sobie to poczucie sprawczości, że można, nawet gdyby to trwało długo, bardzo, bo dla każdego to jest inny czas warto po prostu zadbać o siebie wzmacniać siebie kolejnym takim ważnym punktem tutaj yy, chciałabym zwrócić Twoją uwagę to jest to, żeby zacząć robić coś innego chociaż jedną małą rzecz której do tej pory nie robiłaś lub nie robiłeś i wybierz tutaj sobie może to być coś dotyczącego Twojego bezpośrednio samopoczucia i na przykład nie wiem, zapiszesz się na jakieś zajęcia i podejmiesz aktywność fizyczną. Może to będzie jakaś sytuacja, że zaczniesz interesować się jakimiś innymi tematami, mimo tego, że tak jest ci trudno, mimo tego, że te kotwice wspomniane, właśnie, które ciebie tak osłabiają w kontekście psychicznym, emocjonalnym i fizycznym potrafią powodować, że nie zawsze. Masz uśmiech na twarzy a w zasadzie bardzo często i nie chce ci się nic. Ale są te takie mikromomenty, kiedy chce ci się cokolwiek. Więc warto czasem może to będzie wyjście na spacer. A czasem to będzie obejrzenie jakiegoś innego e, fajnego filmu, który spowoduje, że po prostu zaczniesz inaczej myśleć. Spróbuj zrobić coś nowego. Co to ci da? Przede wszystkim pokaże ci że możesz zmieniać. Nawet jeżeli dzisiaj ci się to wydaje takie małe i takie nic nieznaczące, spróbuj. Czasem to będzie inny posiłek, czasem to będzie inna kawa, a czasem to będzie rozmowa z kimś dawno niesłyszanym na tematy, które zupełnie nie są związane z Twoją codziennością. Spróbuj zrobić ten pierwszy krok i zobacz, jak się wtedy po tym czułaś, czułeś. I tylko tyle. I potem, jakby zacznij sobie ufać, że możesz, że zobacz, zrobiłam, zrobiłem, czyli jestem w stanie. To jest bardzo ważne. Kolejnym bardzo ważnym punktem na tej liście: tego, co możesz jeszcze dla siebie zrobić w całym procesie um, uzdrawiania, pomagania sobie, wsparcia, to jest na pewno to, żeby zacząć przede wszystkim. Realizować swoje malutkie cele. Oczywiście, nie powiem Ci, że jest to bardzo proste, bo nie jest, ale dlatego tak dużo dzisiaj mówimy o tym wsparciu zewnętrznym o tym, żeby wychylić tą swoją, ten swój nosek spod tego, jak ja to mówię, z tego czasu metody kocykowej i po prostu zacząć rozglądać się dookoła. Czasem to będzie właśnie odsłuchanie tego podcastu ze 100 razy. I napisanie do mnie maila, i z zapytaniem pani Magdo: Co mogę zrobić, żeby ruszyć z miejsca? Czasem to będzie napisanie wiadomości do swojego rodzica, który być może jeszcze z tobą jest, lub swojego dziecka, i uśmiechnięcie się do siebie. Czasem to będzie po prostu przytulenie siebie i spojrzenie w lustrze, i danie sobie takiej nadziei. Ja nie zapraszam Ciebie dzisiaj tutaj do spektakularnych y, osiągnięć i stawienia sobie celów, które, w które może nie wierzysz, ponieważ to jest wszystko proces, to wymaga czasu. Y, ja zapraszam Ciebie do tego, żebyś przede wszystkim przyjrzał się, przyjrzała, odpowiedziała sobie na pytanie, odpowiedział, dlaczego tak trudno do tej pory było mi zwrócić uwagę na pewne rzeczy, co powoduje, że ja tak, jestem ograbiany, lub ograbiana z tej energii życiowej każdego dnia. I trzecia rzecz, co mogę zrobić? Od jakiej jednej małej rzeczy mogę zacząć dzisiaj dla siebie, aby, aby móc ruszyć dalej. I z tymi pytaniami, i z tym dzisiejszym podcastem. Za, zostawiam ciebie na najbliższy czas, zachęcając tym samym do komentowania, do tego, żebyś dzielił się, dzieliła tymi treściami z innymi osobami, bo tak jak zawsze mówię, głęboko wierzę, że jesteśmy w stanie tutaj w takiej ilości osób pomóc innym, pomóc sobie. Wszystkie osoby, które są zainteresowane e, wsparciem, współpracą ze mną, ja oczywiście serdecznie zapraszam. Aktualnie trwa również. Promocja na zapisy, na kurs, na wrażliwość bądź dla siebie dobra do 14 lutego. W związku z czym wszystkie kobiety z całego serca zapraszam, jeżeli tylko macie potrzebę, masz potrzebę bycia w gronie wrażliwych kobiecych serc i wzmocnienia siebie w temacie wrażliwości. Wzmocnienia siebie też właśnie po relacjach toksycznych, bardzo często zbudowania siebie na nowo i wymienienia się doświadczeniami, to ja ze swojej strony oczywiście gorąco zapraszam. Możliwość zapisów jest tutaj w opisie dzisiejszego podcastu. Natomiast dla wszystkich Was na koniec chciałabym jeszcze zostawić taką jedną myśl. Pamiętaj, że wszystko to, co powoduje że każdego dnia wstając masz siłę do tego, żeby właśnie spojrzeć się na siebie, wysłuchać siebie, popatrzeć dookoła i zastanowić się, co ja dzisiaj chciałabym lub chciałbym dla siebie zrobić, to już jest naprawdę bardzo dużo. To już jest naprawdę ogromny sukces. Zostawiając z tymi wszystkimi treściami Ciebie, życzę Ci udanego czasu. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnych podcastach lub do zobaczenia na sesjach.